Bardzo miło mi powitać Państwa. Dzisiaj moim gościem jest pan Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Jeszcze zanim przejdziemy do meritum, to chciałam bardzo podziękować za te piękne kwiaty, które już właśnie przed chwilą Dzień kobiet. 8 dzień marca. Kobiet, tak. 8 marca wszystkim paniom wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, mimo że to nasze spotkanie będzie emitowane za kilka dni. Pozwoli tak, pan, ale prawda? To każdego dnia. Dużo uśmiechów, dużo kwiatów i dużo przyjemności. Bardzo dziękuję w imieniu kobiet, wszystkich, które nas słuchają i oglądają. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze w czasie pandemii. Minął rok, więc jest czas podsumowań, tym bardziej, że jest do czego porównywać, bo na początku pandemii też wykonywali Państwo ankietę dotyczącą i badania dotyczącą wszystkich mechanizmów, które były wtedy, które są dzisiaj, wśród 161 respondentów. Jakie są wyniki tej ankiety? Rzeczywiście w pierwszych tygodniach pandemii, kiedy nagle się okazało, że ona z nami zostanie na parę miesięcy, kiedy się okazało, że wiele wydarzeń, festiwali, dużych koncertów, jubileuszy nie będzie mogła się odbyć, że wiele twórców, artystów straciło pracę właściwie z dnia na dzień, głównie ci twórcy, którzy do tej pory byli takimi freelancerami, pracowali na umowach zlecenie, gdzieś krążyli od instytucji do instytucji. Mając pełne ręce roboty. Dokładnie tak. Wielu edukatorów, animatorów, animatorek kultury, to była taka branża, która dzisiaj jest w tym Domu Kultury, jutro jest w tym teatrze. Krótko mówiąc, te takie zawody, które okazały się w tej pandemii najbardziej kruche. I chcieliśmy się też zorientować, jak wygląda sytuacja osobista, zawodowa twórców, jakie są ich największe troski. No i z tej ankiety wyłonił się taki obraz, po pierwsze lęku, poczucia zagrożenia, niepewności i że my jako miasto, jako organizatorzy powinniśmy w pierwszej mierze odpowiedzieć, nadać taki rodzaj, nie wiem, protezy stabilizującej. I pojawił się pomysł na stworzenie programu Kultura Odporna, czyli to może brzmieć zaskakująco, ale to odporność... To jest pański termin, prawda? No tak, ale to nie jest takie odkrywcze, dlatego że ta koncepcja odpornych miast to jest w ogóle taki termin w dużej mierze wypromowany przez UNESCO, przez jego różne agendy. Mówi o takim rozumieniu miasta, że ono jest wtedy odporne, jeśli się przywiązuje uwagę i opiekuje się właściwie każdym obszarem życia społecznego. To jest tworzenie, nie wiem, przestrzeni zielonych, to jest inwestowanie w takie mikrospołeczności, to jest uwaga dla nie tylko dużych instytucji, ale właśnie dla tych pojedynczych, małych centrów i też przede wszystkim w tą taką tkankę łączną, jak ja to nazywam, takie mikro działania, które w sytuacji pandemii miały największe znaczenie, bo my pamiętamy ten pierwszy czas, kiedy twórcy w tym pierwszym odruchu solidarnościowym organizowali dla nas koncerty ze swoich mieszkań, dzielili się z nami swoimi wytworami, czytali książki dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nadal jeszcze funkcjonuje w sieci. Ale zmieniła się zasadniczo jakość też tych streamingów, jak my to nazywaliśmy, wtedy streamozą wręcz, bo wtedy nagle wszyscy wszystko wrzucali do internetu, to było bardzo nużące, bardzo po tym pierwszym takim boomie solidarnościowym było to po prostu w pewnym momencie nie do zniesienia, ale też z drugiej strony zobaczyliśmy, że twórcy wrzucając do internetu swoje koncerty, spektakle, nic z tego nie mają. Prawo po prostu internetu i prawa autorskie w tym zakresie kulały. Mhm. Dość powiedzieć, że dopiero w kwietniu Ministerstwo Kultury wprowadziło podatek od tak zwanej view on demand, tego VOD telewizji, żeby procent od obrotu tych treści, nie wiem, czy na platformach typu Netflix, Canal Plus i tak dalej,
wędrowały do tego worka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który przyczynia się do wspierania produkcji filmowych. Ale ta kultura odporna, my ją rozumiemy troszeczkę szerzej. My po prostu rozumiemy, że to jest pewnego rodzaju zestaw rozmaitych narzędzi wspierania twórców, instytucji, kultury, który musi być trochę szyty na miarę. Nie da się zastosować jednego narzędzia dla wszystkich. Więc wiedzieliśmy, że musimy mieć stypendia dla młodych twórców, że musimy mieć stypendia, a nazwaliśmy je covidowe, to są mikrogranty, ale to są takie niewielkie paczki finansowe, ale za to bardzo łatwe w rozliczaniu, w przekazaniu. Tak czy inaczej to musi być elastyczne, reagowanie na różne dziedziny. W ogóle to pojęcie elastyczności, zwinności, takiej responsywności w tej epoce niepewnej zyskało na znaczeniu. W tych pierwszych tygodniach COVID zawrotną karierę zrobiło słowo WUKA, które brzmi prawie jak buka z Muminków, ale oznacza, to jest akronim z angielskiego, oznacza między innymi właśnie zmienność, nieprzewidywalność, taką nieokreśloność sytuacji, że musimy reagować właściwie bardzo elastycznie. I to nie jest łatwe. Pozwolę sobie wpaść panu w słowo, mówiąc o słowie odporny, bo odporny to silny i wewnętrznie, i zewnętrznie. Możemy tak powiedzieć o kulturze odpornej. Wytrzymała tę roczną, trudną próbę? Myślę, że tak. I stała się pod wieloma względami właśnie silniejsza, bardziej zahartowana. A przede wszystkim... wnioski z ankiety też? Tak, to są też wnioski. To znaczy ta ankieta rzeczywiście dawała nam pewnego rodzaju kierunek, jakie działania ze strony twórców, twórczyń są najbardziej oczekiwane. Oczywiście wszyscy w dużej mierze mówili, potrzebujemy wsparcia finansowego i to nie było dla nas zaskoczeniem. No, jak się pyta kogoś, czego najbardziej potrzebujesz, to przede wszystkim stabilności finansowej. To nas nie zaskoczyło. Natomiast to, co było bardzo też ważne i wybrzmiało, organizacje pozarządowe też prosiły, domagały się mimo wszystko wsparcia miasta, pomimo że wydarzenia wiedzieliśmy, że się nie odbędą. Więc w tamtym etapie podjęliśmy decyzje dość drastyczne o ograniczeniu na przykład finansowania festiwali w połowie, 40% w połowie dotychczasowych dotacji, bo wiedzieliśmy, że organizacje i tak nie będą mogły tego rozliczyć, nikt nie przyleci, nie będzie hoteli, nie będzie restauracji, nie będzie plakatów. W tej chwili podchodzimy też z rocznym dystansem do tego bardziej elastycznie, wiedząc, że festiwale będą się odbywały, ale będą hybrydowe, będą do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, czy artyści przyjadą, czy nie. No, mamy za niecały miesiąc festiwal Misteria Paschalia, wielkanocny festiwal. Z tym samym znakiem zapytania. Z tym samym jesteśmy gotowi. Program jest przygotowane. Mamy świetnych artystów. Połowa repertuaru już została zarejestrowana, a to w klasztorze w Szwajcarii, a to w klasztorze we Francji. Część projektów ma być zrealizowana tutaj na żywo, ale do 15 marca nie będziemy wiedzieli, czy możemy sprzedawać bilety na ten festiwal. No tak, ale więc... Andrzej Wajda, który zaświta za kilka dni, to już jest coś bliższego nam i bardziej realnego. Tak, to znaczy to, co jest jednym z najważniejszych osiągnięć tej pandemii, i zanim odpowiem na to pytanie, przygotowaliśmy się do zbudowania silnej platformy telewizyjnej Play Kraków, która w tej chwili ma prawie 500 materiałów filmowych. To są koncerty, spektakle, rozmowy, wirtualne trasy. Więc też wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na tę stronę playkraków.com. Tam też jest bardzo dużo materiałów z instytucji tutaj nowochódzkich, ale też chciałem powiedzieć, że dzięki tej platformie my jesteśmy gotowi do tego, że nawet jeżeli festiwal nie będzie mógł zaprosić publiczności na żywo, to i tak będziemy realizować i grać dla Państwa na tej platformie. I tak też się stało. W zeszłą sobotę świętowaliśmy 95. urodziny Andrzeja Wajdy wspomnieniowymi koncertami sprzed paru lat, z 2015, to był taki piękny koncert jubileuszowy jeszcze z Andrzejem Wajdą, z wieloma aktorami, twórcami związanymi z mistrzem.
I też zarejestrowaliśmy koncert jubileuszowy tegoroczny w Centrum Kultury Techniki Japońskiej Manga z orkiestrą Sinfonietta Krakowia, pokazująca fascynację mistrza Wajdy, zarówno te dalekowschodnie, bliskowschodnie, jak i filmowe, muzyczne tematy Korzyńskiego, Kilara, no oczywiście muzyka z Pana Tadeusza, z Smugi Cienia, z Katynia, więc to jest koncert, który zostanie powtórzony właśnie 13 marca, więc w najbliższą sobotę na Play Kraków. No i tam wiele więcej rozmaitości, właśnie dowodów na odporność naszej kultury. Ja też miałam bardzo intensywny weekend kulturalnie, bo i rewizor w Bagateli, i premiera w Teatrze Ludowym, i właśnie urodziny Wajdy, i premiera i gala Nagród Olśnienia przyznawanej przez Onet i Miasto Kraków. Zresztą bardzo wielu twórców z Krakowa nominowanych do tych nagród. To dobrze, bo pan wypoczął w weekend po tym takim tygodniu, wiadomo, słabszym, kiedy pan nic nie robi. Nie wiem, czy to odpoczynek, ale bo też było dużo pracy przy tej gali, ale na pewno ogromna satysfakcja, że życie kulturalne pomimo pandemii jakoś rzeczywiście dużo się dzieje. Fantastyczne wystawy, tuż przed nami wystawa Kocisa w Kamienicy Szołajskiej w Muzeum Narodowym, fantastyczne otwarcie Wawelu z Arrasami. Wszystkie Arrasy mają być prezentowane. Czyli kultura w pandemii ma się dobrze, z tego co pan mówi, co nas bardzo cieszy. A na zakończenie chciałam tylko wrócić jeszcze na chwilę do tej ankiety i powiedzieć, co mnie najbardziej zdziwiło. Otóż artyści, którzy są najbardziej narażeni, ci śpiewacy operowi, że im 2 metry nie wystarcza, muszą mieć 3, żeby się nie zarazić. To się w tej chwili zmieniło bardzo, dlatego że jednak wiedza nasza i umiejętność reagowania się bardzo rozwinęły w tej chwili. No, na galę olśnień myśmy wszyscy wchodzili, najpierw się robiło test na COVID, to trwało 5 minut. Wypełniało się wszystkie formularze, była ekipa, która sprawdzała, pobierała próbki, prawda? Rok temu nie było takiej możliwości. To nie było w ogóle do pomyślenia, więc teraz właściwie te ekipy covidowe stają się, taki bym powiedział, takim elementem nieodłącznym pracy artystów i techniki produkcyjnej. I opery rzeczywiście jeszcze nie grają właściwie nigdzie, chociaż już Australia, dzisiaj Izrael, otwierają swoje sale koncertowe i opera wraca do życia. Też Opera Krakowska planuje kolejne przedstawienia, między innymi Così fan tutte. Mamy też festiwal Opera Rara i planujemy już dla Państwa koncert Złoty Smok, więc 3 takie przedstawienia operowe już w marcu. Uczymy się z tym żyć po prostu. No, tak. Jeśli Małopolskę znowu, no, Pomorskie, Warmia zamknięte, prawda, mają taki czasowy lockdown. Ja mam nadzieję, że w Małopolsce jesteśmy ostrożni, uważamy i też wydarzenia kulturalne i w ogóle przestrzenie kulturalne są bardzo bezpieczne. Tam jakby wchodząc, ludzie zachowują się jednak inaczej niż w galeriach handlowych, niż w wielu innych przestrzeniach publicznych. W jakiś sposób zaczynamy już od wejścia dopasowywać się do tych reguł. Cała przestrzeń jest tak zorganizowana, żeby zapewnić nam pełne bezpieczeństwo. No tak jak tutaj u pani redaktor, prawda? Jest puk-puk szybka, więc możemy rozmawiać bez maseczek, ale też sprawdzamy i temperaturę i zbieramy oświadczenia i rozsadzeni są wszyscy co drugie siedzenie. Ma to kapitalne takie znaczenie, dlatego że jeżeli te reguły wszyscy ze sobą uzgodnione zachowujemy, tym dłużej będzie kultura dla Państwa otwarta. Także też zachęcam do przychodzenia do teatrów, do kin, do sal koncertowych. Wspaniałe koncerty też Filharmonii Krakowskiej. No, koncert Stabat Mater Szymanowskiego pod Antonim Witem w zeszły piątek, no, fenomenalny. I zobaczyć Państwa na publiczności, chciałbym powiedzieć w 100%, ale to 100% to jest właśnie połowa sali. Dojdziemy do tego. Ale dojdziemy, wracamy. Bardzo dziękuję za te krzepiące słowa, bo
bez kultury da się żyć, ale co to za życie, prawda? No, społecznej odporności bez kultury nie da się długo zachować. Także czerpmy pełnymi garściami z tego, co przygotowane dla Państwa i tego, co też na platformie playkraków.com. Bardzo dziękuję. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury, był dzisiaj moim gościem, za co panu bardzo dziękuję. Liczymy na więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Idziemy do teatru.